taka ciekawostka. Nie wiem, jak to interpretować, słuchajcie. Na pewno tam u góry nie ma żadnej ryby. Natomiast zobaczcie, jak kajak się buja. On się buja bardzo, bardzo dostojnie, bardzo delikatnie. Mam wrażenie, że nie byłoby najmniejszego problemu, jakby... Witajcie, moi kochani. Dzisiaj miał być odcinek o łowieniu śledzi w porcie, a w zasadzie za portem we Władysławowie. No niestety, powiem szczerze, to się nie uda, bo siedzę tutaj już jakiś czas i tych śledzi nie ma. Natomiast zrobimy sobie odcinek porównujący fale na zatoce, a na otwartym morzu, bo naprawdę one są zupełnie inne. Plus zobaczymy sobie, jakie fale tworzy nam, nie wiem, łódź 1000 koni, jakie fale tworzy nam duża jednostka typu kuter rybacki i czy nasz kajaczek poradzi sobie z tymi falami. Zapraszam na film. Uruchomimy aplikację Dipper. Na takim sznurku wrzucimy go do wody i poszukamy sobie śledzi. Crazy trochę, bo komórka po prostu sobie tak leży. Jak zaliczymy wywrotkę, to no będzie raczej przykro. Docelowo może trzeba by było jakąś taką obejmę do niej mieć, ale to zobaczymy, jak nam z tym Dipperem pójdzie. Próbujemy go wrzucić. Chyba że szybko płynę. Nie, pokazuje, spoko. 7 metrów, 7,5 metra. No to tak dosyć fajnie. No, taka ciekawostka. Nie wiem, jak to interpretować, słuchajcie. Na pewno tam u góry nie ma żadnej ryby. Może spróbujemy na delikatnie, kongerem, street airem. Zamykamy to, bo jak to będzie otwarte, a my się wyglebimy, to na pewno wodoodporne nie będzie. To do. Ale Dipper cały czas wskazuje, że coś tam jest. Tylko w połowie wody. To wygląda, nie wiem, dziwnie, jak termoklina. Ciężko wyczuć. Zamontujemy wędkę na śledzia. Może gdzieś się nam jakiś śledzior dostanie. I zobaczcie, mam Inazumę ProZander. Moja standardowa procedura, czyli zamiast obciążenia robimy jakąś blachę. Ja uwielbiam blachy belonowe do tego używać. Mamy taką dulkę do dyspozycji. Wsadzimy to w tą dulkę. Tu się jakoś to tak zapina. O. Teraz to spuścimy na dno. Dobra, jest na dnie. Czyli można powiedzieć, że taki mały trolling, zobaczcie. Trolling mały za śledziem. Zobaczymy, co tam nam Dipper powie. Dipper się przestał odzywać. A, bo się skończyła ta zielona dziwna woda. Tu taka może trochę ciekawostka, ale się ta woda skończyła i jest spoko. Wygląda to bynajmniej crazy. Zobaczcie, mamy jednostkę dużą, musimy na nie uważać, bo nas nie widać. Uwierzcie, nas nie widać na tej wodzie. Jednostka robi też fale. Myślę, że te fale są lekko wkurzające, ale damy radę. Popatrzcie, o, jak fajnie on sobie radzi tych falach. No. Do takich fali jesteśmy przyzwyczajeni, bo byliśmy w takich falach, pływaliśmy w Orłowie. Dobra, jesteśmy jakieś, bo ja wiem, 50 metrów od falochronu. Tu jest dosyć płytko, niecałe 4 metry. Rybki Dipper coś tam piknął, ale to takie były, wiecie, skrobnięcia raczej. No i teraz tak, wszyscy zachwalali te fale, które robi ta 1000 konna motoróweczka. Powiem szczerze, no to właśnie ona, nie? Przypłynęła koło nas. No i te fale są takie, o. Dobra, okej. Okay. O, wiem co, czym one się charakteryzują. One nie są skoordynowane, te fale. Czyli takie troszeczkę crazy, więc w tym momencie może być taka mała nakładka, nie? Że dostaniemy taką falą w bok na przykład i za chwilę druga dojdzie gdzieś tam lekko pod delikatnie innym kątem. No bo ogólnie dzisiaj są jakieś fale tu, a z drugiej strony no ta jednostka robi swoje i to się może jakoś kumulować, wiecie, mieszać i tak dalej, więc trzeba uważać po prostu. Słuchajcie, łowię koło portu już jakiś czas i śledzi brak. Zawsze mówimy, że one są gdzieś dalej. No dobra, no jestem w takiej dobrej miejscówce i nie ma tutaj śledzi. Natomiast co chwilę pływają jakieś fajne jednostki. Tak to wygląda z mojej strony.
ustawimy się, zobaczcie, tak do nich, o. No i tyle. Ustawiłem was tak, żebyście mniej więcej widzieli, co ja widzę. No więc te fale, które tutaj są na morzu, są zdecydowanie dłuższe od tych na zatoce. Może tam na zatoce ja trafiłem też takie krótkie, poszarpane fale, bardzo męczące. Natomiast te są takie, bym powiedział, długie. O, moim zdaniem one nie są w stanie wywrócić kajak. No nie ten, w każdym razie nie ten, który my mamy. Bo on się zachowuje na tych falach bardziej jak ponton, jest do niej przyklejony. I owszem, się będzie nam tak na boki troszeczkę majdał, na samym wierzchołku fali. Natomiast przy napływaniu na falę, on po prostu ustawia się, no tak jak stromo idzie woda, tak on się ustawia nam. Patrzymy, jakie fale nam zrobiła taka jednostka. One są w tym momencie bardziej chaotyczne, widzicie to, są takie chaotyczne. Są może troszeczkę większe, natomiast o, tu będzie problem, bo jest jedna fala za drugą. A nie, one się połączyły w jedną. Oj, ta jest fajna. Zobaczcie. A? Pięknie. Natomiast zobaczcie, jak kajak się buja. On się buja bardzo, bardzo dostojnie, bardzo delikatnie. Mam wrażenie, że nie byłoby najmniejszego problemu, jakby oni nawet bliżej nas przypłynęli. Teraz mamy sytuację, kiedy oni z drugiej strony podpłynęli, czyli zrobili takie kontrfale. I zobaczcie, wygląda to tak. Nie wiem, czy nie łatwiej dla nas, nie? Nie wiem, czy w tym momencie faktycznie nie jest łatwiej, że oni nam właśnie zrobili tą kontrfalę. Nie ma w tym momencie takiej sytuacji, że mamy, nazwijmy to, wysoką falę tutaj morską i oni dodatkowo dorzucają falę od siebie, czyli robi nam się taka podwójna fala. Podpłynąłem bliżej pod falochron, natomiast tutaj jest 4,5 metra. Wcale nie jest płyciej niż 30 metrów dalej. Natomiast w dalszym ciągu nie ma żadnej ryby. No cały czas próbuję łowić tutaj rybki, żeby nie było. Natomiast no nie ma dzisiaj rybki. Woda ciepła, 18 stopni. No to może to też robi swoje, nie? Spinninguję na wszystkie strony. Zawsze nam się tutaj wydawało, że ta strona jest taka mega łowna. Tu się musi dziać i tu w ogóle musi być kosmos totalny. Natomiast nie jest jakieś mega fajne. Do tego wszystkiego ryby nie ma. Powiem wam, że te fale, które tutaj mamy, są bardziej męczące, jeżeli chodzi o chorobę morską. Tak sobie tutaj już siedzę i siedzę. No i notabene cały czas łowię dla was, ale nie, nic z tych rzeczy. Natomiast te fale, taka góra, dół, długie takie, o właśnie, jak na załączonym obrazku, są męczące, kurczę. Co tam jest? Co to jest? Zobaczcie, takie coś pływało w morzu. Morski full, 10% dolewki na hasło morska TV wędkarskim.com. Bezalkoholowe, bo na morzu nie spożywam alkoholu, żeby była jasność. No i czekamy na tą większą jednostkę, która nam zrobi jeszcze większe fale. Dzisiaj łowimy na Fish Bay'a i muszę powiedzieć, że tak miękkie przynęty, że przy odhaczaniu złapałem ją, żeby za nią pociągnąć i się urwała. Także naprawdę bardzo mięciutka ta guma jest, słuchajcie. Bardzo fajna, a tu będziemy mieli teraz przykład, jak to płynie nasza łódeczka kolejna. O, i będziemy patrzeć, jak to się tutaj zachowuje ta nasza jednostka. No tak jak widzicie, nie ma jakiegoś szału, nie ma jakichś dużych fal. Ja bym powiedział, że jest to porównywalne z tym, co cały czas mamy. Dobra, spróbujemy wziąć bokiem falę od szybkiej łodzi motorowej. Właśnie tam przepłynęła. Tak jak już wcześniej zaznaczałem, jest to od strony lądu, więc te fale się tam jakoś znoszą. Robią się takie trochę crazy, ale to jest wszystko miodzio. O, się tak licho ustawiłem. Dobra, jest tak lekko od tyłu. Ale widzicie, nie ma tragedii żadnej, nie?
największy problem jest z tymi folami, które są z morza. No muszę powiedzieć wam, że troszeczkę mi się niedobrze robi na tych falach. Teraz płyniemy do brzegu, w zasadzie poprzek fali. Nie wiem, czy nie robię jakiejś głupoty, może kiedyś to życie zweryfikuję. Natomiast no naprawdę czuję się na tym kajaczku bardzo pewnie. Trochę chlapię, jak te fale nachodzą z różnej strony. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem, o ile ja się nie zacznę na tym kajaku wychylać. Czyli musimy zrobić jeszcze jeden film, w którym to pokażę wam, jaki jest ten moment, w którym ten kajak się poddaje. Czyli jak ja mocno musiałbym się wychylić na tym kajaku, żeby on się zaczął przewracać, nie? No ale to myślę, że zrobimy sobie na jakiejś spokojnej wodzie, żeby też fajnie było słychać, no i żeby też fajnie zrobić no, test wchodzenia na taki kajak, odwracania go jeszcze, no bo wiecie, wszystko będzie u góry nogami, wszystko będzie zalane w trupach, to myślę następnym razem. Trzymajcie się, cześć!